Fantastyka sportowa, którą zorganizowaliśmy dzisiaj w Domu Kultury u nas w Lubartowie, to 5. edycja tego konwentu. No i można już po pierwszym dniu powiedzieć, że dosyć udana frekwencyjnie, dlatego że zjechało nam się na sam turniej piłkarski 8 drużyn. I pierwszego dnia rozegraliśmy fazę grupową, podzieliliśmy te drużyny na dwie grupy po 4. Odwiedził nas na chwilę Dominik Budzyński, bramkarz Polonii Warszawa, tak na moment pojawił się chociaż, żeby zaznaczyć swoją obecność. No i przede wszystkim też dopisała młodzież, która teraz na wieczór tutaj będziemy bawić się w Domu Kultury w konkursy, gry planszowe, gry konsolowe, no i łącznie z nagrodami, które przygotowaliśmy dla wszystkich uczestników. A jutro zapraszamy na finały, które odbędą się też na Orliku. Drużyny, które wyszły z grup, będą mierzyły się w półfinałach, w finale i meczu o trzecie miejsce, więc poznamy mistrza nowego Lubartowa, który jutro wygra. Uważamy, że to bardzo fajny pomysł, że organizowane są takie tutaj konwenty. Można pograć w różne rodzaje gier i ogólnie jest dobrze. Tak, na przykład jak kalambury, czy jakieś nawet na konsoli. Kto co lubi, zawsze coś się znajdzie. Wczorajszy dzień konwentu, fantastyka na sportowo i turnieju samego piłkarskiego można zaliczyć na bardzo udany. 8 drużyn, które rozegrało tutaj spotkania na boisku, bardzo dobrze się bawiło, no i dzisiaj kończymy cały turniej. Wczoraj jeszcze, tak podsumowując, można dodać, że młodzież z całej tutaj Lubelszczyzny, która zjechała do nas, bawiła się na konwencie fantastyki. Bawiliśmy się w turnieje, bawiliśmy się w gry planszowe, bawiliśmy się przy grillu po to, aby raz do roku spotkać się właśnie tak luźniej, w wakacyjną porę, bo nie ma takich okazji już po roku szkolnym, wszyscy się rozjeżdżają, a to jest dobra pora tuż po właśnie zakończeniu roku.
Dzisiaj cztery mecze finałowe, znaczy półfinały, mecze trzecie miejsce i finał. Teraz nie znamy jeszcze wszystkich pozycji, ale wiemy już, że w finale na pewno zagrają gospodarze turnieju drużyna Zielonego Smoka z Milejowym, naszymi no, w sumie gośćmi, którzy od dawna tutaj przyjeżdżają do nas. No i rok temu byli trzeci, Zielony Smok był rok temu drugi, więc mamy naprawdę fajny turniej w tym roku, bo i gospodarze, i nasi ulubieni goście, można by było tak powiedzieć, zagrają o finał. W meczu o trzecie miejsce zmierzą się też dwie lubartowskie drużyny, takie zbierane troszkę z młodzieży, która przychodzi do Domu Kultury. No i tak naprawdę wyniki będziemy znali już po tym komentarzu, co ja tutaj mówię. Więc poziom sportowy całego turnieju można powiedzieć, że jest bardzo wysoki, jak na nieprofesjonalnych zawodników. Miłośnicy fantastyki to osoby, które przeważnie mniej ruszają się, tak, jest taki pogląd teoretycznie, którzy mniej ruszają się, siedzą w domu, interesują się fantastyką, literaturą, grami planszowymi, ale tutaj jak na osoby, które teoretycznie siedzą w domu, naprawdę biegają, walczą, upał troszkę nam doskwiera, ale naprawdę dzielnie znoszą to i starają się. Zagranie. Proponuję tutaj jakieś przynajmniej brawa, ale nie wiem, czy ktokolwiek będzie reagował na moje komentarze. Są brawa, eleganckie. Znowu także mamy Milejów atakujący. Bramkarz tutaj bardzo ładnie rzucił się pod stare powiedzenie, zawsze gdzieś tam jak się grało w szkole, jak się było bawią, że jak ktoś kopnął za mocno, to musi iść. O, tak to szło. To tylko, że z rymem, tylko, że się rymowało. Milejów to mówi, mamy smutne maszcze. Więc kontynuujemy tutaj komentarz. Milejów nadal jest przy piłce i ma szansę na bramkę na 2-1. Bardzo ładna akcja i za wysoko. Piękna akcja tutaj do grania do wybiegającego. Podanie było naprawdę perfekcyjne. Ale nie zostało wykorzystane prawidłowo. Jak Darek mógłby sobie na to pozwolić, że zdejmę tę koszulkę, a tutaj jednak nie zostawał tej świetnie. Dokładnie. No trzeba mieć jakoś taką skórę. I mamy tutaj sytuację pracy 1-1 i ciężka sytuacja. To była bardzo szybka piłka, bardzo wysoko. Trudno do opanowania zawodnikowi, udało się dojść do tej piłki, niestety. Także mamy tutaj Milejów z lewego zaotu, jest przy piłce w okolicach pola karnego i piłka nie opuściła tu do boiska. Chyba tak. Widzę, że tutaj się zamienili bramkarze miejscami. To nie może być przypadek, to nie może być jakaś heca. To był to... I mamy bramkę dla Milejowa, 2-1. Ale dogrywka teraz trwa, mamy drugą dogrywkę, 5-minutową, czyli jednak tutaj jeszcze kawaleria może wyrównać. Kawaleria może. Teraz kawaleria chce tutaj wyrównać i tu oceniek pole karne. Piłka opuszcza na kawalerii. Bardzo szybko traci piłkę kawaleria, znowu akcja Milejowa. Są przy piłce, strzał przewrotny, piłkę nożną. Mamy już pierwszy strzał tutaj w wykonaniu FC Kuli. Brawa, że dostali się, są na połowie FC Kuli. Przeprowadzają jakiś środki, strzał z daleka. A czy bramkarz dotknął piłki? Nie wiem, chyba nie wiem tutaj, co sądzi w zdecydowanym stopniu tutaj, jeśli chodzi o posiadanie piłki, przeważają. Jest szansa, nie! 1-0 dla FC Kuli, bardzo skuteczne granie. Nie pozwalają się wydostać kawalerii na swoją połowę, przynosi to skutki. 1-0, gratulacje. A jest, coś tam się dzieje. O! Mamy 1-1 i to chyba z zielonego! Bardzo ładnie kawaleria. To chyba jest pierwsza bramka w tym turnieju z rzutu wolnego. Bardzo, bardzo ładna bramka, bardzo ważna bramka. Teraz morale tutaj ma do góry. Dokładnie, żadnych kikotów na bramce, skupiamy się na grze. Zmęczyli się. Gościa uderzyła, ale pasz. Ale mają szansę znowu i jest szansa, tak, znamy tutaj ponowne prowadzenie. Niestety na kawalerii, szczęśliwie na sekundę. Tutaj mamy ponownie, tak jest, zawodnik, dotarł do piłki, wracają obrońcy tutaj, zawodnik w tej kuli i bardzo ładnie 3-1 tutaj, bramkarz dał się oszukać, wybiegł w stronę napastnika, ale do środka, dokładnie, mamy 3-1. Przy piłce, bramkarz tutaj jest, ma sporo sił, ma sporo energii, tutaj walczy bardzo agresywnie, tak jest, dokładnie, a bardzo ładnie i... Jest! Mamy 3-2! Jeszcze jest szansa! Bramkarz na boisku chyba tamty? Jeszcze jest szansa na wyrównanie. Być może będzie jeszcze 3-3 strzał z daleka. No. To trzeba było wykorzystać w tym wypadku. Co to było? Co to było? Kawaleria!
Kawalerio! Kawaleria się zapomniała, że jednak ta bramka i gdzieś stoi i debaty. No, Żyrocek jest nieprzewidywalny, może być naprawdę te piłki nogi, ale tutaj wracamy już do komentowania. Żyrocek są ponownie tutaj przy piłce. Nie, tutaj znowu teraz Milejów, proszę bardzo. Tylko myślę, że możemy się poświęcić do końca na to spotkanie. Tak, żeby mieć lepszy tutaj teraz dokładnie czas. Ponownie głową. Jest Kwiatek przy piłce. Kwiatek strzał z daleka. Bardzo ładny strzał, ale obroniony. Myślę, że nawet zapach jest właśnie. Dokładnie. O, mamy tutaj akcję Darka. Następny strzał, światło bramki. Będzie rzut rożny. Bardzo ładna akcja, bardzo ładny strzał wykonuje Darka. Chcieli tutaj zagrozić trącę zielonego smoka. Ale tutaj bardzo ładny Darek. Darek ma bardzo dobrą kondycję. Trzech zawodników strzel. Podanie do Kwiatka. Mamy 1-0 do zielonego smoka. Bardzo ładna akcja. Tutaj spokojnie Darek podaje na lewą stronę do Kwiatka. Bramka na spokojnie rozegrana akcja. W prawej stronie teraz szczerowie przerwanie akcji. Kwiatek jest dwóch, trzech zawodników. Teraz podanie Kwiatek i strzał. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz oszusta. Wymienili szerowami. Pierwszy bramce podanie Darka do Kwiatka, teraz Kwiatek do Darka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pojawił się znikąd. Darek będzie wyrzucał. Rzutka w pole karne i Darek! Mamy bramkę! Mamy bramkę tym razem. Kaczy głową wreszcie w poprzednich meczach. Wiele razy próbował strzelić bramkę głową. Nie udało mu się. Mamy już 3-0. Może zbyt mocno. Mamy już 3-0. Tutaj podanie do przodu, do Kaczego. Kaczy jest przy piłce, ale dwóch zawodników Milejowa. Bardzo ładnie tutaj. Mamy znowu rzut rożny. Mamy rzut rożny wykonywany przez Darka. Wyśrodkowanie do Kwiatka, to rozegranie głowy, piłka nadal. Mamy poprzeczkę, mieliśmy poprzeczkę. Była szansa już na czwartą bramkę. Milejów za to się pozdrawia. Trzymuje się przy piłce. Czy będzie ta szansa? Jest tutaj bałans w polu karnym. Jest! Mamy bramkę honorową dla Milejowa. Wreszcie udało im się wywalczyć. Jeszcze trochę czasu mają. Nie wiemy dokładnie ile. No i ponownie każde zagranie. Mamy tutaj. Mecz się skończył. 3-1 do zielonego smoka. Bardzo ładna gra obie drużyny. Tak jest. Zielony smok Milejów 3-1. Trzeba pochwalić obie drużyny za bardzo ładną grę. Tutaj nie ma żadnych pytań, jeśli chodzi o wynik. Zawodnicy z Milejowa mieli swoje okazje. Nie udało się ich wykorzystać. Skończyliśmy fantastykę na sportowo. 29-30 czerwca odbyła się piąta edycja tej imprezy i tak naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim z punktu sportowego, jak to można było podsumować, to puchar został w Lubartowie. Gospodarze turnieju Zielony Smok obronili, znaczy wywalczyli w tym roku tytuł. To jest już trzeci tytuł, który pozostał w Lubartowie na 5 edycji, więc bardzo fajnie, że potrafił grać poza tym, że interesują się w fantastykę, to potrafił grać w piłkę. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim 8 drużynom, które wystartowały. Gratulujemy wszystkim, które zajęły drugie miejsce, czyli Milejowowi, FC Kurii, prawda, i później następnym drużynom, które tutaj walczyły przez 2 dni dzielnie w potyczkach piłkarskich, ale także i wszystkim uczestnikom tu części konwentowej. No, dużo się działo, bo działy się tutaj gry i zabawy na świeżym powietrzu. Grali coś w stylu gry lekkoaktorskiej pod troszkę futbol amerykański, tam ze scenariuszem wcześniej pisanym, biegali po boisku, grali w gry planszowe, grali też w gry konsolowe, które były rozstawione, no i bawili się w konkursy, które były w salach. Łącznie około 200 uczestników. Warto też podziękować i tutaj wspomnieć, że pomagała nam Fundacja Fraktal, która opiekowała się przez obie części turniejowe dziećmi i wszystkimi zainteresowanymi, prawda, dzieciakami, które przyszły do nas na turniej.